Ja chciałbym dzisiaj kontynuować taki mój cykl, który od kilku miesięcy w tym temacie do Was mówię. Czyli chciałbym mówić jakby znowu w ramach takich nauczeń dotyczących wpływu. Ponieważ ja nieustająco widzę taką potrzebę naszego takiego permanentnego poszerzania w tym zakresie. I te dwa takie duże nakazy misyjne, tak? Czyli pierwszy, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czyli ten wpływ z docieraniem z Ewangelią w te miejsca, w których jeszcze nie byliśmy, jeszcze w zupełnie innym wymiarze. I drugi, tak, czyńcie uczniami, czyli to pokazywanie prawdziwej doktryny, tak? Ten wpływ w tych dwóch aspektach jest bardzo ważny. Po pierwsze, żeby przyprowadzać ludzi do Jezusa. Po drugie, żeby ci ludzie dostali prawidłowe nauczanie. To, w czym funkcjonują. Ja wiecie, jestem w ogóle człowiekiem, który marzy o wpływie. Mam takie marzenie. Mam marzenie w ogóle wielkiego wpływu. Kiedyś, jak byłem w świecie, miałem marzenie, żeby mieć fajne fury, duży pałac, dom za granicą, gdzie byłem na wakacjach. A teraz masz o wpływie. Religia tego nie rozumie. Kompletnie. Kiedy zaczynasz szczerze marzyć o tym, aby masowo docierać do ludzi, rozmyślasz o tym. Odbierasz strategię również długoterminowe, tak? Będą ci zarzucać, że chodzi o twoje ego. Tak, przecież to chodzi o Jezusa wpływ, a nie Korgola wpływ. Ale Jezus działa przez Korgola. Ja już nie chcę wchodzić w te wątek, wiecie, czasami się zastanawiam, bo zastanawiam się, czy ci ludzie, czy oni naprawdę narodzili się na nowo. Czy oni narodzili się na nowo? Czy oni spotkali Jezusa? Czy oni rozumieją, że ego umarło? Że żyje i żyje już teraz ja, żyje we mnie Chrystus. Całe moje życie, wszystko co robię, gdziekolwiek idę, robię na chwałę Boga. Ale kto to ma zrobić? No ja. Jak to mam zrobić? Bo ja jestem nośnikiem dzisiaj Ducha Świętego, który jest we mnie. Ja tu na ziemi. Ja i wy, ale religia zawsze będzie piśnieć. I w bardziej prawdziwe rzeczy będziemy wchodzić. I większy wpływ będziemy wywierali, tym bardziej będą to zarzucali. Chodzi o twoje ego. Chodzi o ciebie. Okej. Okay. Zostawmy to. Tak więc ja marzę o wpływie. Ja marzę o masowych nowych narodzeniach. Marzę o tym. Marzę o znakach i cudach powszechnych. Marzę o tym, żeby kiedy wychodzimy na ulicę, tysiące ludzi oddawało życie Jezusowi. Marzę o to, żeby ludzie byli uzdrawiani. Marzę o to, żebyśmy wpływali przez media, przez telewizję. Marzę o to, żebyśmy mieli wykłady na uczelniach. Marzę o to, żebyśmy byli wszędzie. Wszędzie, żebyśmy docierali wszędzie. Kiedy się modlę, nie pomijam jakby żadnej grupy. Marzę o to. Otwieram się przed wami, pokazuję wam moje pragnienia. Tak mam. Nad tym sobie rozmyślam często. Stąd też ten kierunek i to, że kontynuuję dzisiaj mówienie o wpływie, ale mam też świadomość, wiecie, to zresztą zostało powiedziane setki razy, że jak wiele zależy tutaj ode mnie, jak wiele zależy od nas, od tego, jak my podejdziemy, tak, w ogóle od mojej wiary, od mojej świadomości, od mojej odpowiedzialności, takiego, wiecie, ofiarnego i prawdziwego życia, takiego na 100%. Religia zawsze mówi, że Bóg zadziała z zewnątrz. Żeby marzyć o wpływie, usiąść i czekać. Bóg kiedyś przyjdzie i ten wpływ będzie. Będzie przebudzenie w Polsce, przebudzenie w Warszawie. Ale my już wiemy, że to nie tak działa. Że Bóg działa przez Kościół. Że porusza się przez nas. Jeśli my chcemy wpływu, to my musimy wpływać. To my musimy wpływać. Tak naprawdę to
no to od nas, od każdego z nas, jak tutaj siedzimy, tak, zależy, jaki Boży bieg uruchomimy w tym kraju. Od nas to zależy. Wiecie, też jest tak, że jestem wierny w małym, ale nie interesuje mnie wpływ na poziomie 200 czy 300 wyświetleń. Nie interesuje mnie. Idę po więcej. Chcę więcej. Naprawdę marzę o dużym wpływie, nie gardząc tym, co jest teraz. Ale wiem, że to, co zresztą dzisiaj było powiedziane, bardzo ważne jest, żeby się nie wycofać. Żeby się nie wycofać. Jeśli wychodzisz głosić Ewangelię, głosisz tą Ewangelię, ale nie widzisz jeszcze tych masowych nowych narodzeń, ale o tym marzysz, nie wycofuj się. Nie wycofuj się. Nie wycofuj się. Poszerzajmy się cały czas. Nigdy nie bądźmy przywiązani do jednej formy, do jednego schematu. My się musimy poszerzać. My musimy słyszeć, co Duch Święty mówi dzisiaj. Dzisiaj. Musimy wiedzieć, które drzwi są otwarte, wchodzić, otwierać te drzwi. Ale nie możemy się wycofywać. Cały czas ważne. Ale dzisiaj, mówiąc jakby w tym cyklu dotyczącym wpływu, chciałbym skupić się na jednej rzeczy. Chciałbym powiedzieć do was w temacie ceny. Ceny. To jeden z takich tematów, który też sobie długo w życiu rozmyślałem. Ale zanim powiem o tej drugiej części, w zasadzie, o której chcę mówić, to chciałbym zrobić taki wyraźny podział, bo ja często rozmawiając z ludźmi widzę, że to się zaciera. Zaciera się jakby kwestia tej ceny. Chciałbym, żebyśmy rozróżnili wyraźnie zbawienie w zakresie pójścia do nieba i zbawienie w zakresie jakby w ogóle nasze funkcjonowanie tutaj na ziemi przez ten czas, kiedy jesteśmy. Tak? W zakresie pójścia do nieba całkowitą, stuprocentową cenę wszystko wziął na siebie Jezus i kropka końcowa. Nie ma nic w tym temacie. Słuchajcie, ja wiem, że to jest trochę fundamentalne, co ja teraz mówię, ale w ogóle bardzo dobrze jest wracać do fundamentów. Powiem wam tak. Fundamenty, do fundamentów potrzebnym w życiu tak, że chciałem, żeby we mnie były wbite, wkomponowane, ale kiedy sobie włączam, czy czytam fundamentalne rzeczy, za każdym razem z miejsca, którego w rozwoju, którego tym jestem, w tym miejscu jestem, wyciągam sobie nowe rzeczy, to mi się cały czas poszerza. Mogę słuchać 30 razy tego samego i będę cały czas wzrastał, pomimo, że to będzie trwało cały czas 30 minut, a ja wyciągnę nowe rzeczy. To tak jak z czytaniem Biblii, tak? Nie czytamy raz Biblii i zamykamy Biblię, bo już wszystko wiemy. Tak samo jest z fundamentami, więc warto w ogóle mówić o takich rzeczach, też które są w ogóle oczywiste, żebyśmy nigdy nie stracili jakby ostrości widzenia. 100% ceny wziął na siebie Jezus. I poczytajmy trochę słowa też w tym temacie. Izajasza, przeczytam wam dłuższy fragment. 53 rozdział. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latoroś i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nosze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, iż nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosi i nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, który ją strzygał. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach.
ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez jego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwy i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. Dłuższy fragment, ale warto, tak jak powiedziałem, warto wracać do takich słów, wracać do tych fragmentów. 100% ceny poszedł, poniósł na siebie Jezus. W Ewangelii Mateusza, w 18 rozdziale, czytamy, że w 11 wersecie, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Cel służby Jezusa, tej pierwotnej służby, pierwszego Jego przyjścia na ziemię, tak? Było to, aby nas zbawić. Aby nas zbawić. Jeszcze raz podkreślam. Rozróżniajmy to wyraźnie. Pójście do nieba i nasze zwycięskie życie tu na ziemi, później nagrody w niebie. Teraz mówimy o tym aspekcie pójścia do nieba. Przytoczę więcej fragmentów. Ewangelia Jana 12:47. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przedem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić cały czas. Mówimy o pierwszym przyjściu Jezusa. Jasny cel. Jasny cel od początku, kiedy Jezus rozpoznaje w ogóle swoją służbę. Chodzi o to, że On ponosi, bierze na siebie karę. To On płaci cenę. To On płaci cenę w swoim życiu. Jeszcze poczytam to. Efezjan. 2 rozdział. To jest bardzo ważne, abyśmy co do tego nie mieli żadnych wątpliwości. 2 rozdział. 4:9. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Ja nie mówię o tym przez przypadek. W te słowa trzeba wierzyć. Można pewne rzeczy powtarzać religijnie. Nie trzeba uwierzyć. To jest mega ważne. Przecież tam mam jeszcze kilka fragmentów. W 1 Tymoteusza Paweł pisze 1:15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Religia w tym kraju jest wszędobylska. Wszędzie gdzieś czają się takie przekonania, że ktoś może coś dołożyć do swojego zbawienia za zapisie pójścia do nieba. Pojawiają się te uczynki, one są schowane. Wśród protestantów też, ale czasami rozmawiając z ludźmi, mam takie wrażenie, że są osoby, które wydaje się, że to, że idą do nieba, to w jakiś sposób sobie przysłużyły się też do tego. Zatracają to, że do nieba idziemy dlatego, że Jezus zapłacił cenę za nasze bezbożne życie. Wziął karę za naszą winę. Jezus 100%. 100%. Tu nie ma ułamka procenta miejsca na nasz udział. Dlatego przeczytam jeszcze 2 fragmenty, żeby to tak się nas wbiło. Jak mówiłem wcześniej, dobrze jest, jak się prawdziwe rzeczy w nas wbijają. Nigdy nie jest za dużo czytać prawdziwych rzeczy. Nigdy nie jest za dużo mówić prawdziwych rzeczy. Hebrajczyków, 2 rozdział, 7:9. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. A podawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by
mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczynioną został mniejszym od aniołów. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. I jeszcze jeden krótki fragment z Hebrajczyków również. Za dni swego, 5 rozdział 7-9. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć absolutną pewność, że nikt nic nie może dołożyć do krzyża, do tego, co Jezus poniósł na siebie w zakresie tego, żeby pójść do nieba. Nic nie może dopłacić, w żaden sposób nie może się przysłużyć, jest zapłacone. Dostaliśmy to za darmo. Tak naprawdę taką kwintesencją tego, powoli jakby kończąc ten wątek, jest Rzymian 3:23-25. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakli uchwały Bożej. Wszyscy. Ani jednego nie ma, tak? Wszyscy zgrzeszyli. Każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek potrzebował usprawiedliwienia. I są usprawiedliwieni za darmo. Za darmo, czyli co? Czyli za darmo. Czyli nie ma ceny. Tu nie ma żadnej ceny. Nic. Kompletnie nic. Kompletnie nic. Tak? Z łaski Jego. To jest w ogóle akt Jego woli, ta łaska, ta niezasłużona dla nas przychylność, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Jedyne rozwiązanie. Odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił ofiarą przebłagalną przez krew Jego. Tak? I co? Skuteczną przez wiarę. Tylko w ten sposób. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy, przechodząc tam do dalszej części później, żebyśmy tych pojęć nie mieszali, że w zakresie pójścia do nieba to Jezus zapłacił cenę. Tak? Przyjmujemy odkupięcie dzieło Jezusa przez wiarę i idziemy do nieba. Czy jest w ogóle, czy jest ktoś, kto ma z tym problem? To bardzo dobrze. Jeśli nas oglądasz być może i możesz mieć w tym temacie problem, to chcę ci powiedzieć, że jeśli wydaje ci się, że cokolwiek dodałeś, bo byłeś dobry, uczciwy, pobożny, jesteś w ogromnym błędzie, a z perspektywy usprawiedliwienia i pójścia do nieba, twoje być może pobożne, religijne, uczciwe życie niczym nie różni się od życia i działalności Hitlera i seryjnego pedofila. Wszyscy zgrzeszyli. A karą za grzech jest śmierć. Usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę w Jezusie Chrystusie, tak? To krew Jezusa dała ludzkości prawo do usprawiedliwienia. I ono jest skuteczne przez wiarę. Prawo ma każdy. Każdy człowiek ma prawo być usprawiedliwiony. Bo Jezus poszedł na krzyż. Zapłacił 100% ceny. I nie ma znaczenia, w jakiej sytuacji człowiek jest. Czy jest dobry, czy jest niedobry. Nie ma to w ogóle znaczenia. Każdy otrzymał prawo do usprawiedliwienia poprzez dzieło Jezusa i to, że zapłacił 100% ceny. Okej. I to oddzielamy. Tak? I teraz inaczej wygląda sprawa, jeśli chodzi o nasze życie tutaj na ziemi. Dalsze. Już po Nowym Narodzeniu. Jeśli tu na ziemi chcesz być świadkiem Jezusa, zapłacisz cenę. Ja i ty
każdy z nas, kto chce, zapłaci cenę. Jezus zapłacił i my też to zapłacimy. Temat ceny, tak ściśle związany w ogóle z wpływem, z przebudzeniem, on jest spychany. On jest marginalizowany, w ogóle wypaczany. Ale my musimy być świadomi, że każdy człowiek, który postanowi wywierać realny wpływ, być realnym głosem, zapłacić cenę, nie ma wyjątku. I wiecie, to wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby w ogóle zadawać sobie pewne pytania, tak? To są te pytania, które zawsze są po prostu idealne. Czego chcemy? Czego każdy z nas w życiu indywidualnie chce? Narodziliśmy się na nowo z Bożego Ducha. Idziemy do nieba. Nikt nas nie wyrwie już z tego, że mamy niebo. I teraz jest pytanie, czego chcesz? Bo najgorsze to może być takie motanie się. Czy miotanie? Zmotanie. Jeśli, nie wiem, ktoś chce być biznesmenem, prowadzić dużą firmę, rozwijać firmy, ułożyć kasę z tej perspektywy, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, tak? Żyjąc w ten sposób, w pewnych rzeczach, o których teraz mówię, jakby nie doświadczyć. Ale my musimy jakby wrócić do tego miejsca, zresztą to wiele razy było mówione, kim my jesteśmy i czego my chcemy. Czy chcemy realnie wpływać, być na tym pierwszym froncie i w zakresie głoszenia Ewangelii, i w zakresie wymiany doktryny? Czy tak naprawdę, czy nie? Mega ważne. Wiecie, w ogóle, tak przez wczoraj rozmawialiśmy sobie z Witą, że masę ludzi gromadziło się wokół Artura i Agaty. Od początku, jak my ich znamy. W procesie wychodzenia na wolność. Zawsze było wow! I nieważne. Nieważne, jaki status społeczny, bo każdy się przewinął, tak? W tym procesie, kiedy ludzie zrzucali kajdany, kiedy zrzucali jarzmo, tak? Wszyscy doświadczali wolności, doświadczali prawdy. I wtedy wszystko było super. Do tego momentu. Tak. Ale w końcu wyszli na tą wolność. Zrzucili te kajdany. I okazało się, że spora część ludzi, ona nie chce wpływu. Ona nie chce przebudzenia. Okej, ja teraz jakby zostawiam ten wątek, bo to różni ludzie sobie różnie to wytłumaczyli. Ale nie chcieli takiego życia. To trzeba jakby nazwać rzeczy. Narodzili się na nowo, wyszli na wolność i zdecydowali. I my też, wydaje mi się, że to jest w ogóle głównym celem tego, co chcę dzisiaj do was powiedzieć też, żebyśmy w ogóle byli świadomi, czego my chcemy i w którą my chcemy pójść w stronę, żebyśmy się tak nie motali, tak? Tylko, że w ogóle rozumiemy to, że wybierając tą drogę, jest cena, tak? I my chcemy tego. Lub nie. Bo to jest też bardzo ważne. I przypominam, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Tu chodzi o to, żeby widzieć, kim się jest. Bo my się będziemy w wielu konfiguracjach, w ogóle w różnych tematach uzupełniać. Ale najgorzej to jest właśnie to, jak będziemy powtarzać pewien schemat i wchodzić w nie swoich butach, bo w którymś momencie to w ciebie walnie. Jeśli tego nie chcesz, jeśli to nie jest twoje, a robisz to w ogóle bez przekonania, robisz to bez wiary, z jakichś innych pobudek, to nie jest dobrze. Wiecie, z innej strony, tak, ludzie też często oczekują, że w ich życiu rzeczy będą się działy w takim ziemskim rozumieniu rzeczy właśnie, nie? Jesteśmy królami? Jesteśmy królami. Amen. Jesteśmy królami i królowymi. Jesteśmy. Ale to nie oznacza, że w tym królowaniu chodzi o to, ażeby każdy z nas mieszkał w pałacu i jeździł w Ferrari. To nie o to chodzi. Wiecie, tu w tym wszystkim kłania się w ogóle zmiana myślenia. Naszego myślenia.
Bo można mieć pałac i można mieć Ferrari, to w ogóle... Ale to nie jest główny cel. Zmiana myślenia. Można być bardzo bogatym człowiekiem, a być dziadem, i to jest wręcz reguła. A można królować w niedużym, wynajętym mieszkaniu. Ale być królem. To wszystko, przede wszystkim jest w ogóle kilka elementów, tak? Kim my w ogóle jesteśmy, co mamy w siebie wbite, jak na poziomie serca, na poziomie w ogóle już naszej duszy, naszego umysłu, tak? Bo to przenika z ducha do duszy, kim my w ogóle jesteśmy. Dwa, tak? Jakie ustawiamy sobie priorytety w życiu? A priorytety w naszym życiu są ściśle związane z tym, tak? No czego chcemy, tak? No czego chcemy, takie mamy priorytety, no tak sobie gdzieś tam to się jakby ustawiamy. I jak definiujemy relacje i w ogóle granice, tak? Pomiędzy naszymi potrzebami a celami. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby takie zdefiniowanie, po określeniu priorytetów i zdefiniowanie tych relacji i w ogóle granicy potrzeb a celów. Ja w ogóle uważam, że osobiście tak uważam, że króla w ogóle nie dowartościowuje posiadanie czegokolwiek dla samego siebie. W ogóle, bo król wie, że jest królem, król wie, że ma, więc król o nic nie zabiega, się nie spina, bo on nie przeskakuje poziom wyżej, bo on już jest królem, nie? On już jakby, no nie ma jak. Ale przez to może światowo paradoksalnie w świecie jest to odbierane, właśnie przez to maleją też jego potrzeby. Bo one nie są w ogóle rozdmuchane. Bo w świecie te potrzeby są rozdmuchane poprzez to, że jednak jest to jakaś kwestia dowartościowania się, dołożenia jeszcze jakiegoś elementu, tak? A król okazuje się, że w ogóle potrzeby ma niewielkie, tak? Oczywiście, ja tutaj jakby nie wchodzę w ten wątek. On wie, że pieniądz umożliwia wszystko, tak? On to wie. I on wie, po co są pieniądze. Ale ma priorytety, tak? Wie, jakie ma cele, więc wie jak nim też tym pieniądzem obracać i robić z niego użytek, tak? Żeby być realnym głosem w świecie i poszerzać te zewnętrzne granice Królestwa Bożego, tak? Te zewnętrzne. Ale kiedy ja tak sobie, wiecie, w ogóle patrzę, lubię czytać ludzkie biografie ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Lubię, bo patrzę w ogóle na to, przez co przechodzili, patrzę sobie na to, z czym się zmagali, patrzę sobie na ich wiarę. Jestem w stanie z każdego człowieka wyciągnąć coś, co mnie zbuduje. I kiedy patrzę na ich życie, tak, to taki widzę właśnie jeden wspólny mianownik. Każdy człowiek, każdy z nich zapłacił cenę. Cenę, to też powiem później, z takiej ziemskiej perspektywy patrzenia. W takim ziemskim rozumieniu rzeczy. Każdy człowiek, który był realnym głosem, każdy człowiek zapłacił cenę. No właśnie, chociażby apostołowie, tak? Patrząc nawet na pierwszy kościół. Piotr ukrzyżowany nogami do dołu. Na własną prośbę. A jak powiedziałem? Głową do dołu. Fajnie, że słuchacie. Tak, głową do dołu. Jakub ścięty. Paweł finalnie też ścięty. Jakub, brat Jezusa, zrzucony ze świątyni i dobity, tak? Inni też. Andrzej, Tomasz, Bartłomiej, wszyscy zostali zabici. Jan dosyć poważnie był torturowany. Ponad naturalny sposób przeżył. I on jako jedyny dożył starości. Wiecie, mówię o tym dlatego, bo ja nie nienawidzę religii w ogóle. Naprawdę. Bardzo dobrze. W kościołach, w kościele, i teraz szeroko, w ogóle wiele się mówi takich pięknych słów. Facebook jest zalewany hasłami,
o miłości, o tym, że śmierć jest zyskiem. No tak, skoro zostało powiedziane, no to religijny człowiek, on to też wyklepie tak, tak? Wyklepie tak. Wyklepie to w ten sposób, ale wiecie, ja dużo zadaję sobie pytań, patrzę na miejsce w ogóle w Chrystusie, które zajmuję. I przez to, że zadaję je sobie, to czuję się uprawniony do tego, żeby zadawać je też wam. Mnie interesuje z takiej perspektywy osób, które mówią o miłości i tego, że śmierć jest zyskiem, że gdyby w tym momencie, powiedzmy, wtargnął tutaj jakieś zbrojne ramy, kto kogo zastawiałby swoją piersią? Kto kogo by zastawiał? Czy mówilibyśmy, ja teraz trochę generalizuję, ja mam świadomość, że ludzie mają objawienia co do swojego życia, ale pytam o pewną gotowość. Pytam siebie i pytam was, czy powiedziałbym, wiesz, ja mam taką wielką służbę teraz przez rok w Gdyni, że ja cię nie ochronię, wiesz, bo ja tam w ogóle przyprowadzę do Jezusa. Kościół nie może się zamknąć na problemy typu, nie wiem, w ogóle gniazdko nie działa, czy spłuczka. A trochę tak, wiecie, tak jest. I to próbuję z każdej strony w ogóle pukać. Ja zadaję sobie to pytanie, bo to jest, dla mnie to jest rozciągające, wiecie, tak? No skoro śmierć jest zyskiem, to kogo z was zastawiłby swoją piersią? Dlaczego w ogóle o tym mówię cały czas, tak? Bo sukces i misja życia właśnie często rozumiane są w taki światowy sposób. Patrząc na zakres krzyża, często i to obserwuję to. Celem staje się na przykład szukanie bogactwa, a ruchy dla królestwa są przy okazji. I jest piękna doktryna. Przecież zaopatrzenie, obfitość w ogóle mamy. No mamy skrzydła, no mamy skrzydła, jak najbardziej. Tylko jest różnica w szukaniu bogactwa, a w szukaniu królestwa. Jest różnica w zakresie głównego celu ludzi narodzonych z Bożego Ducha. W ogóle każdy z nas w takim... Mamy żyć, umieć żyć w obfitości, umieć żyć w ograniczeniach. Mamy umieć i też się nie bać tego, że kielich się przelewa. Nie być fałszywie skromnym przy tym i takim ale za chwilę mieszkać w kartonie. Bo naszym celem naszego życia jest ewangelizowanie, czynienie uczniami, życie misyjne życie, to nie ma znaczenia. Mówię o tym do was, bo mówię też tak do siebie. Świat próbuje pukać z różnych stron, czasami w subtelny sposób. Jest ważne, żebyśmy nigdy nie stracili tej w ogóle orbity, w ogóle o co nam w życiu chodzi. Co my chcemy? Łatwo się uśpić? Łatwo popaść w jakąś taką letniość? Zbudować sobie dobrą doktrynę, tak? Wracając do samej ceny, tak? Przyjrzyjmy się w ogóle, co mówi Słowo. Ewangelia Jana 15:20. Jezus mówi tak. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Nie może będą. Może się tak zdarzyć. Może się wygaraskasz. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. I zadam wam teraz bardzo pierwsze ważne pytanie, które zachęcam, żeby każdy sobie zadał. Czy chcesz być prześladowany? Pewnie. Wiecie, kiedy rozmawiasz z ludźmi często i zadajesz pytanie, czy chcesz być uczniem Jezusa? Last wrong, tak? Czy chcesz, nie wiem,
Tak, być naśladowcą Jezusa? Las rąk. Czy chcesz być prześladowany? Nie ma furtki obejścia. Mówię teraz z tej perspektywy, jeśli chcemy naśladować Jezusa, być Jego uczniami i tego słowa, które przed chwilą powiedziałem, jeśli mnie prześladowali, mówi Jezus, i was prześladować będą, nie ma furtki obejścia. W drugim Tymoteusza Paweł 3:12, Paweł mówi tak. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Przeczytam wam jeszcze taki fragment też z życia Pawła. Bo oglądam je też jakby od tej strony. 2 Koryntian 11 od 24. Paweł podsumowuje swoje życie. Spotkał Jezusa, tak? Rozpoczął swoją służbę. Paweł, który miał prawidłową doktrynę, który rozumiał, który pozostawił nam dwie trzecie Nowego Testamentu, tak? Pisze tak. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany. 1 raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręg. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pawła życie. W ogóle żyjemy w trochę innych czasach. Niekoniecznie takie rzeczy w naszym życiu muszą wystąpić. Ale dobrze jest, aby każdy z nas, kto realnie stanął, mówi tak, chcę, tak, idę, tak, poślij mnie, przejrzyj się w tym, czego dzisiaj doświadczasz. Przeczytaj teraz to nie z perspektywy Pawłowej, ale czytając te słowa, w ogóle skoncentruj się na tym, żebyś po pierwsze nie był zaskoczony, po drugie jakby pewne rzeczy rozumiem. Ja zaraz przejdę w ogóle też do tego dalej, tak? Ale zobaczmy to. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, 1 raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, niebezpieczeństwach od rodaków, pogan, w mieście, na pustyni, na morzu, między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i w pragnieniu, często w postach, w sile i na gości. Ileś takich sytuacji może też wynikać z tego, że wszyscy jesteśmy w procesie. Gdzieś tam też możemy popełnić jeszcze błąd, tak? U Pawła też pewnie tak było. To nie o to chodzi. W ogóle pytanie jest fundamentalne. Czy my się godzimy na pewne rzeczy w naszym życiu? Czy my się godzimy? Wiecie, bo krzyż można w ogóle też różnie oglądać, nie? Ja naprawdę spotkałem jakąś część osób, które jak się dowiedziały, że jest obfitość właśnie i błogosławieństwo finansowe, to łatwiej im było przyjść do Jezusa. Gdyby tego nie było w ramach krzyża, to w ogóle kupę rzeczy, które było nieprzerobione w ich wewnętrznych. To jest później ważne, żebyśmy w ogóle wiedzieli. To wszystko nam się należy, Jezus nam to zapewni, tak? Ale ja wiecie, ja staję przed Bogiem i marząc o wpływie, ja zdaję sobie sprawę, tak, że ja muszę być na pewno rzeczy gotowy, tak? W ogóle że jakieś takie ziemskie okoliczności, one mogą być różne. I pytanie właśnie, czy my szczerze godzimy się na to? Czy my w ogóle takiego życia chcemy, tak? Czy tylko splendoru? Bo kiedy, powtórzę to jeszcze raz, kiedy sobie
analizuje życie ludzi, ludzi przebudzenia. Oni zapłacili cenę. Wielu z nich zarzuca się splendor, który był. Każdy z nich zapłacił cenę. Jeśli chcieliby tylko splendoru, pogubiliby się też w tym. I w tych prześladowaniach też. Wiecie, czytałem jakiś czas temu, już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, gdzie to było. Ważna jest w ogóle pewna prawda, która bije z pewnych rzeczy. Historię pewnych misjonarzy. Pojechali gdzieś głosić Ewangelię. Dym był taki, że wyszli ich zabić. Ci, którzy głosili Ewangelię. Stanęli przed wyborem. Albo oni ich zabiją w samoobronie. Albo zginą. Oni byli gotowi przyjąć objawienie od Boga. I to podkreślę i kilka razy będę mówił, bo to jest moim celem, żeby dzisiaj jakby akcentować tylko i wyłącznie kwestię męczeńskiej śmierci. Ale oni byli gotowi, odpowiedzieli sobie na inne pytania wcześniej. I byli gotowi przyjąć objawienie męczeńskiej śmierci. Zginęli z ręki tych, którym głosili Ewangelię. Głosząc im do końca tę Ewangelię. Ewangelię miłości Boga do człowieka pokazanej w Chrystusie Jezusie. Ta sytuacja, to, że oni się nie wycofali, tak? Spowodowała, była największym świadectwem, tak? Oni po ludzku zapłacili cenę, tak? Zginęli, ale to ten akt, i tu wyraźnie podkreślam, znowu, to jest to, co mówię też jakby, Arturze, tu nie ma schematu, ja też jakby nie próbuję teraz powiedzieć o jakimś jednym schemacie, ale chodzi o tym w ogóle, na ile my żyjemy tymi prawdami, na ile my też jesteśmy w ogóle świadomi zjednoczenia z Bogiem, na ile śmierć w ogóle jest, wiemy, że jest pokonana, że jest zyskiem, wiecie, że jesteśmy gotowi, w ogóle, że oni byli gotowi usłyszeć, przyjąć to objawienie, tak? Wiecie, bo to jest kilka takich pytań, które są jakby istotne. W ogóle czy każdy, większość protestantów, powiedzmy tak, klepie zakres wymiany krzyżowej. Ale czy rzeczywiście w ogóle wierzymy w to, że śmierć jest pokonana? Ja kiedyś, wiecie, rozważałem w ogóle to. Ja sobie porozdzielałem w swoim życiu. Ja wiem, że jestem duchem. Wiem, że śmierć została pokonana. Ja wiem, że ja nie umrę. Jak ludzie czasami mówią o jakichś tam rzeczach, o przyszłości, nie wchodzę w wątek, mnie on nie dotyczy. Nie dotyczy mnie. Ja nie umrę. Śmierć została pokonana. Nie interesuje mnie kwestia mojego ciała. Ja jestem duchem, tak? Wbiłem to w siebie, tak? Ale, wiecie, czytając tą historię, zadałem sobie pytanie, czy się na tyle bezpiecznie czuję, że byłbym gotowy podjąć taką decyzję? Okej, ja znowu podkreślę to któryś raz. Do takiej decyzji trzeba objawienia, ale żeby to objawienie przyjąć, trzeba być gotowy. Bo jak człowiek nie jest gotowy, to nawet jakbyś miał takie objawienie, to tego nie przyjmiesz. Będziesz to spychał i wycinał inne rzeczy. Czy ja byłbym gotowy, tak? Czy byłbym gotowy postąpić tak jak oni? Wiecie, ci ludzie zwyciężyli, tak? Bramy piekieł ich nie przemogły. Nie przemogły. Generalnie kwestia męczeńskiej śmierci została wyparta przez kulturę zachodniego kościoła. Tak to nazwijmy, tak? I teraz wiecie, mnie interesuje w ogóle, jaki ja mam, jaki wy macie stosunek do tego. I teraz nie podgrzany emocjonalnie. Nie dlatego, że w tym momencie opowiedziałem historię, tak? I ona w ogóle jakby dotyka. Tak na co dzień, jak do tego podchodzimy. Czy bylibyśmy w stanie przyjąć w ogóle takie objawienie? Dla mnie to jest ważne. Dla mnie to jest ważne. Ja sobie różne pytania w życiu zadaję. W moim życiu z Bogiem. Wiecie, to w ogóle jeszcze jedną historię wam też opowiem, jak już tak
na samym początku. Kiedyś czytałem też historię człowieka z Rumunii. W Rumunii po wojnie, w czasach komunizmu, było bardzo duże prześladowanie kościoła. Też tam komuniści uwięzili jednego człowieka. Oni tam ich torturowali, śmiali się z nich, ale mieli duży w tym ubaw i chęć, że oni się wyrzekali Jezusa. Wyrzekli się Jezusa. Jeden człowiek nie chciał się wyrzec Jezusa. Przeprowadzili jego syna. Powiedzieli, zabijemy go, jeśli się nie wyrzekniesz Jezusa. Chciał się wyrzec. Chciał chronić syna. Chciał w ogóle, to było za dużo. Ale ten syn stał i powiedział, nie wolno ci tego zrobić. Bohater gary. Tam nie było po ludzku happy endu. On zginął. A ten człowiek dalej głosił Ewangelię. Jak większość z nich. Byli gotowi. Byli gotowi na cenę. Byli gotowi. Byli blisko. Byli świadomi tego. Wiecie, mnie to rozciąga. Jestem ojcem. Rozciąga mnie to. Patrzę. Wiecie, interesują mnie prawdziwe, praktyczne rzeczy, tak? I podkreślam, tu nie chodzi o emocje, tak? Tu nie chodzi o emocje. Chodzi o to w ogóle, jak żyjemy z tym tak na co dzień, jak my to postrzegamy, jak my to widzimy, tak? Jak my wierzymy, jak my jesteśmy, naszą postawę, świadomość w ogóle tego, skąd my jesteśmy. Czytałem przed chwilą, tak? Postawić w okręgach niebieskich. Przecież można przeżyć to życie tu, chodząc w perspektywie ziemi, a można je przeżyć, chodząc w perspektywie nieba, że już i tak jesteś w okręgach niebieskich. Wyskoczyłeś tutaj na chwilę coś załatwić, zrobić, zewangelizować ludzi w ogóle. Coś w ogóle przekazać. Od wielkiego chóru w ogóle, z którym tańczyłeś przed chwilą w niebie. W ogóle to od nas zależy, tak? I tak jak mówię, nie chcę cwaniakować, ani się wymądrzeć, tak? Bo zadają sobie te pytania i też wiem, że jestem w procesie, mnie to rozciąga. Kilka przykładów wam jeszcze podam takich, żeby tak dobrze zobrazować w ogóle ludzi. Taki człowiek żył kiedyś, Mikołaj z Bazylei. Miał odwagę stanąć w XIV wiek przed papieżem Grzegorzem i powiedzieć mu wszystkie jego grzechy. Wszystkie. Precyzyjnie. Że aż tamtej się przerazi. Powiedział mu, jak tego nie zmienisz, za rok umrzesz. Wiecie, na początku tego papieża też zagrały emocje, tak? Ale nie zostawił swoich rzeczy w ogóle, ale zwróćcie uwagę, że w tamtym czasie za herezję od razu palono na stosie. Decydując się na taki ruch, jak człowiek musi mieć wiele rzeczy poukładane. Po pierwsze, pewnie, że tak zrobić. Po drugie, w ogóle świadomy tego, że jest z nieba, tak? Nie bał się, stanął mi to powiedział. Finalnie tamten nic nie zmienił, umarł zgodnie ze słowem, które zostało mu wyprorokowane, ale Mikołaj z Bazylei w ogóle finalnie został spalony na stosie, dlatego że jego dwóch współpracowników zostali oskarżeni o herezję i on nie wyrzekł się tego, że są jego współpracownikami. Nie wyrzekł się tego. Wiedział. Znał swojego Boga. Wiedział, że za chwilę i tak będą z nim tam razem. To jest Mikołaj z Bazylei. Patrzcie teraz druga osoba. Jan Tauler. Dobrze wykształcony, gorliwy, bardzo dobrze wykształcony, gorliwy, taki religijny człowiek, którego zabijała litera i sama sprawiedliwość. Zabijały go. Nie potrafił znaleźć rozwiązania. Kręcił się wokół tej samej góry. Został oświecony w którymś momencie przez
Boga zwiastowanego przez Mikołaja z Bazylei. Wiecie, on był takim erudytą. On występował powszechnie. Słuchały go tłumy. Ten człowiek, po tym, kiedy całkowicie zmienił swoje poglądy, kiedy narodził się na nowo, został powszechnie uznany za szaleńca. Stracił wszystko. Pozycję, szacunek, kasę, wszystko. Wszystko stracił. I nie widział do końca, jaki wpływ wywiera, wywrze dalej objawienia, do których doszedł. On zapłacił w swoim życiu cenę, tak? Zszedł ze splendoru, szedł do miejsca pośmiewiska, szaleńca. Ale to na objawieniach i nauczaniach Jana Taulera poznawał później Marcin Luther. Zobaczcie, jak to działa. Po kolei, kaskadowo. Znali swojego Boga, robili swoje w ogóle. Jan Tauler, prawdopodobnie wiecie, tak samo jak i Paweł. Paweł, apostoł Paweł, też myślał, że został sam. Wszyscy go zostawili. Wszyscy. Jan Tauler też. Ale zobaczcie, jak ważne jest to, żebyśmy nigdy nie wycofali się z tego miejsca, że chcemy w ogóle wpływać, że chcemy nieść to życie. Jan Tauler coś tam sobie pisał. Pisał sobie pamiętnik, spisywał te rzeczy. Nikt go nie słuchał. Ale później pojawili się tacy, którzy zaczęli go czytać. I oni poszli dalej. Oni poszli dalej. To w ogóle o to chodzi. Pisałem dwa dni temu takiego posta o przeklętych pomnikach świętych. Wiecie, co robi religia, tak? Kiedy już życie takiego człowieka, który jest niepodważalne, były znaki cuda, tak? Próbuje zapieczętować, postawić od razu sufit. Spójrzcie na metodystów dzisiaj, a na Wesleya kiedyś. To w ogóle o to chodzi, żebyśmy tak jak my wystartowaliśmy, tak? Z pewnymi informacjami możemy iść dalej, iść to dalej, to objawienie w ogóle może się pogłębiać, może się poszerzać. Wpływ też może rosnąć. I jeszcze raz to podkreślę, tak? Bo tutaj podawałem też przykład Mikołaja z Bazylei, który też zginął. Nie każdy ma umrzeć męczeńską śmiercią. To w ogóle nie o to chodzi. I nie o tym dzisiaj mówię. To nie jest jakby tematem. Ale na pewno to, że każdy zapłaci cenę. Że każdy zapłaci cenę. Jeśli będziemy chcieli żyć tak jak Jezus. Jeśli będziemy chcieli Go naśladować. Tak realnie, tak? I cały czas zmierzam do tego, żebyśmy byli świadomi. Żebyśmy my jako Kościół mówili, a miało być tak pięknie, a miało być inaczej. Bo oczekiwałem pałacu i Ferrari. Bo tak rozumiałem ten sukces. Bo tak rozumiałem to zwycięskie życie. No możesz mieć ten pałac i Ferrari. Ale jeśli tylko o to ci chodzi, to zadaj sobie też te pytanie. Czego chcesz? W jaki sposób chcesz funkcjonować, tak? Ale jeśli już to wchodzisz, to wejdź świadomie i na maksa. Na maksa. Wiecie, to jest tak, że tego płacenia ceny, to my doświadczamy takim na różnych etapach naszego życia, tak? Od samego Nowego Narodzenia. I doskonale wiecie też, jakby o czym mówię, tak? Że to jest proporcjonalnie do rozwoju naszej duszy, tak? Do zmiany myślenia, do różnych jakby okoliczności, w których jesteśmy gdzieś tam, cenę zaczynamy właśnie do naszej wymiany w ogóle poglądów. Mnie też tak było, że z pierwszymi takimi odważnymi decyzjami zaczęła przychodzić pewna cena, tak? która gdzieś tam była do zapłaty. Na przykład przez kilkanaście lat, wiecie, współbudowałem firmę. Miałem bardzo dużo kontaktów. Odpowiadałem za relacje z bankami, instytucjami finansowymi.
i to taki porządny szczebel tych osób. I rodzę się na nowo. Pojawiają się we mnie nowe pragnienia. Wychodzę na ulicę. Później decyduję się jeszcze podjąć pewne rzeczy, zostawić stare, w których widzę, że jakby nie ma życia dla mnie. Widzę, że będę ustychał, że będę godził się, będę tkwił w jakimś kompromisie. I nagle okazuje się, że jestem pośpiewiskiem. Że mam swoje 5 minut na salonach. Jak nie ma o czym pogadać, można pogadać o korgolu latającym z mikrofonem. Telefon milczy. A miało być tak pięknie? A miało być tak pięknie przecież? Zwycięzcami jesteśmy. To jesteśmy czy nie jesteśmy? Nie? Milczy telefon. Ale wiecie co? Coś wam powiem. Ale stare co? Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. I wiecie co? Z perspektywy Ziemi patrząc na to, tak? No to była cena. Ale tak naprawdę zastymulowało mnie do tego, żebym został wykonawcą słowa. Żebym nie gadał tylko religijnie, co w takich sytuacjach należałoby zrobić, tylko musisz teraz w tym stanąć, uwierzyć, że jest nowe, zacząć tworzyć nowe, uwierzyć, że jesteś z Jezusem zjednoczony, że co ustanowisz, tak będzie, że budujesz, wchodzisz w kolejne obszary przez wiarę, ale już jako wykonawca, jako praktyk, a nie teoretyk. Więc ta cena, ona ma ziemski charakter. Jeśli patrzymy z perspektywy Ziemi, no to tak, to możemy się jej bać. Ale z perspektywy nieba nie, to nie jest cena. To jest ściśle ziemskie pojęcie. Mówię o tym też dlatego, że w pewnym momencie naszego życia, kiedy zaczynamy sobie iść z Bogiem i będziemy sobie wzrastać, każdy z nas dojdzie do takiego miejsca, że zostanie ci w cudzysłowie tylko Jezus i w cudzysłowie tylko twoja wiara. I teraz tam są dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa ludzi, a powiedziałem przed chwilą, to są wszyscy razem powiedzieliśmy, że stare przeminęło, tak? Kiedy przychodzi taka sytuacja i jest duże zagrożenie, jakby niebezpiecznie się robi z perspektywy Ziemi, zaczyna usilnie szukać starego. Próbuje się złapać w to stare, wbić się jakoś pazurami. Ale oto wszystko stało się nowe. I wiara nasza, ona jest w ogóle praktyczna, tak? To my wtedy decydujemy, czy uciekamy pod wpływem lęku w stare rzeczy, czy wchodzimy przez wiarę w nowe. Ja się w ogóle cały czas w tym temacie ceny też jakby poszerzam i przygotowuję się w ogóle też na więcej, tak jak wam powiedziałem. Marzę o wpływie, a więc wiem, że ja muszę być gotowy z takiej, wiecie, tak na początku jak sobie to analizowałem, to podchodziłem do tego tematu bardziej z perspektywy Ziemi właśnie, że ojej, to muszę być gotowy, zapłacę cenę. Ale bardzo szybko mi się to wyprostowało. Że patrząc na to w ten sposób, chodziłem w mentalności tego świata, w mentalności Ziemi. A moje wyznanie na zasadzie, że z Chrystusem siedzę, śmierć została pokonana, to tak było czystą mrzonką. Ta cena wydawała się taka wielka. Cena. Dzisiaj wiem, że im bardziej chodzimy w duchu, tym ta cena daje się śmieszna, w ogóle nic nie znacząca. Ale to, jeszcze raz to podkreślę, to wszystko zależy od naszej wiary i świadomości zjednoczenia z Bogiem. Co może być ceną w naszym życiu? Tak na dzień dobry, myślę, że to jest ważne, żeby jakby nie mieć wątpliwości w tym temacie. Samotność. I ona się będzie tylko pogłębiać. Natomiast jeśli mamy na tyle rozbudowaną, silną, prawdziwą relację z Bogiem, to w ogóle nie masz pustki, ale wśród ludzi
Może tak być. Z samotnością ściśle wiążą się niezrozumienie. Muszę odbierać piękne objawienia, a ludzie nie będą rozumieli. A to trzeba zrozumieć, że tak jest. No i odrzucenie przez ludzi, tak? To jest taki pierwszy pakiet startowy. Samotność, niezrozumienie i odrzucenie, tak? Dalej, patrząc chociażby na Pawła i to, co czytałem z jego listu do Koryntian, niebezpieczeństwo i zagrożenie dla życia i zdrowia, tak? Takie sytuacje, okoliczności, one różne mogą być. A to kłania się to, co pytałem też wcześniej, tak? Jaki mamy do tego w ogóle stosunek? Śmierć lub utrata poprzez porzucenie, przez bliskich, przez przyjaciół. Też większość z was tego doświadczała. Osoby, które kiedyś były bliskie, które przez jakiś czas, nagle nie ma. Nie pociągniesz tej liny w dwie strony, tak? W ogóle to jest kompromis. Pytanie, czemu nie jesteś jakby wierny? W co wierzysz, za czym idziesz, tak? I po ludzku utrata pewnych relacji będzie ceną. Religia i humanizm będą ci chciały zjeść za to. Będą ci wytykać, mało tego. Znajdą wersety, które ci będą pokazywać. I zamiast grać. No i ta męczeńska śmierć, ale w przypadku objawienia, tak? To też może być cena. Chciałbym na koniec, aby każdy z was, jeśli na wcześniejsze pytanie, czy chcecie tak żyć, tylko do tych osób jakby kieruję. Chcecie tak żyć, jesteście gotowi zapłacić cenę, abyście zadali sobie pytanie. Co jesteś w stanie poświęcić dla Królestwa? Ale nie podejdź do tego jak do sloganu. Weź kartkę. Wypisz wszystko szczerze przed sobą i przed Bogiem. Co jest dla ciebie ważne? Co jest dla ciebie najważniejsze? Nazwij te rzeczy. Nazwij je. Wszystko, co jest najważniejsze. I odpowiedz sobie na pytanie. Co jesteś w stanie poświęcić? Jeśli podejdziesz do tego szczerze, zapłaczesz na tą kartkę. Zapłaczesz. Wiecie, religia krzyczy. Jezus na pierwszym miejscu. Jezus na pierwszym miejscu. Tu ci wyjdzie. Co jest na pierwszym miejscu? Tu ci wyjdzie. Wypisz wszystko. Nie zostawaj. Jeśli zobaczysz, że z czymś jest problem, to wzywaj imienia Jezus. Wzywaj imienia Jezus, bo to jest realne miejsce jakby odpowiedzi tego, tak? Z tego pułapu startujmy dalej, ale wydaje mi się, że jeśli jesteśmy ludźmi wpływu, jeśli jesteśmy świadomi ceny tego, o czym wam też tu dzisiaj mówiłem, to musimy sobie takie pytanie zadać i musimy znać na nie odpowiedź. Amen. Kilka tysięcy wyznań. Kilka tysięcy.
to nie są wyznania, które ja od kogoś usłyszałem, tylko to są wyznania, które ja sam wypisałem do Słowa Bożego. Pisałem ich kilka lat. Jest ich kilka tysięcy. Mam na wszystko wyznanie. Ale są takie kluczowe wyznania, które stanowią, tak jak powiedział dzisiaj Michał, fundament. Jestem fundamentalistą. Jest takie wyznanie moje, które brzmi tak. Zwyciężyłem szatana przez krew Jezusa Chrystusa i przez słowo mojego świadectwa i przez to, że nie kocham życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. I to jest moje wyznanie. 19 lat to wyznaję. Dlaczego ja się nie boję śmierci? No nie boję się śmierci, dlatego, bo ja jestem świadomy, że ja nie pochodzę stąd. Ja umarłem w 2001. No nie można zabić trupa. Ja nie jestem teoretycznie nieżywy. Jak ja bym był teoretycznie nieżywy, to nie byłbym dzisiaj w miejscu, w którym jestem. Już niedługo może być tak, że będą papier toaletowy ze mną robić. Moje zdjęcie. Osobiście widzieliśmy na Ukrainie papier toaletowy z Putinem, który jest w powszechnej sprzedaży w sklepach. Dlaczego? Ponieważ oni go nienawidzą. To słowo, które dzisiaj Michał mówił, że w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, to jest bardzo ciekawe słowo fałszywych, bo ja nie zrozumiałem, na początku nie rozumiałem, czemu Paweł mówi, że od pogan i fałszywych braci. A mnie są fałszywi bracia, którzy udają braci. Te słowa fałszywi bracia dokładnie oznacza bracia chodzący fałszywą drogą. To normalni bracia. Tylko, że żyjący w kłamstwie. Wiecie, kto prześladował Pawła? Bracia w Chrystusie żyjący w kłamstwie. Jego wszyscy prześladowali. Poganie, Żydzi i Kościół. Paweł nie miał żadnego zaczynienia. Jechali z nim poganie, jechali z nim Żydzi i jechał z nim Kościół. Taki był Paweł. Dlaczego taki Paweł był? Bo Paweł rozumiał, że śmierć to zysk. Ci z was, którzy rozumieją pojęcie zysku, to wiecie, o czym ja mówię. Ja naprawdę, wiecie, jak się nawracałem do Jezusa, to ja się nie nawracałem, dlatego, że nie miałem co jeść, czy sobie nie dawałem rady w życiu. Ja sobie świetnie dawałem rady w życiu. Ja zawsze miałem pieniądze. Ja sobie zawsze ukradłem. Rozumiesz? To nie o to chodzi. Zysk to jest coś, co jest lepsze niż brak. Śmierci możesz nie bać się wtedy, kiedy rozumiesz, że ona działa na twoją korzyść. Dzisiaj. Jak zagadką teraz byliśmy na wakacjach, rozmawialiśmy sobie i powiedziałem jej, mówię, moim zdaniem sprawny chrześcijanin to jest człowiek, który przede wszystkim zgodził się na śmierć, a następnie ruszył po swój sukces. Początek drogi to jest zgoda na śmierć, a następnie idź po sukces. Wiesz dlaczego? Bo już cię sukces nie wykolei nigdy. Człowiek, który zgodził się na śmierć, nigdy nie zostanie wykolejony przez sukces. Przez sukces są wykolejani tylko ci, którzy nie zgodzili się na śmierć. I uważają, że śmierć to jest problem. I nie chodzi tu tylko, tak jak Michał powiedział, o śmierć fizyczną, bo prawdopodobnie pewnie nikt tutaj z obecnych nie będzie musiał stanąć w życiu w takiej sytuacji, że będzie musiał fizycznie umrzeć. Może gdzieś cię Bóg pośle jako misjonarza,
czy gdzieś, to jest jakby... Natomiast to nie o to chodzi. Gotowość na śmierć, to jest gotowość na każdą formułę śmierci. Czy ja tam pójdę? Czy ja to zrobię? Czy stanę w miejscu takim jak Izajasz, który mówi, poślij mnie. Poślij mnie. Poza tym zrozumiałem, że prorok, który realnie chodzi z Bogiem, to jest prorok gotowy na to, aby przeciwstawić się formule prorokowania nawet. On przyjdzie i jest w stanie zrobić taką rozpierduchę, która się nie mieści w ogóle w żadnych kategoriach. Jest w stanie powiedzieć tak, w ogóle mówi Pan. Nie bój się śmierci, bo śmierć nad tobą nie panuje. To wielkie oszustwo, że nad nami śmierć panuje. Nie bój się. A wtedy będziesz w stanie wywierać wpływ, bo cena nie będzie dla ciebie żadna w zasadzie. Rozumiesz? Jak zrobią papier toaletowy z twoim wizerunkiem, to pójdziesz i wykupisz cały transport i będziesz rozdawał. Dlaczego? Bo będziesz wiedział, że jak ktoś sobie tobą podetrze dupę, to mu hemoroidy znikną. Rozumiesz o to, Kamal? Taka jest prawda. Taka jest prawda. Bo skoro twój cień będzie uzdrawiał, to na pewno twoje zdjęcia na papierze toaletowym też. Rozumiesz, o co chodzi? Bardzo cię proszę. Fajnie proszę, pomódlmy się tak, bo to jest istotne. Ojcze, ja modlę się i dziękuję ci, że Kościół, twój Kościół zwyciężył diabła. Ojcze, ja dziękuję ci, że my pokonaliśmy szatana przez moc krwi Jezusa, przez słowo naszego świadectwa i przez to, że nie ukochaliśmy życia swojego tak, aby raczej obrać niż śmierć. Ojcze, ja dziękuję ci, że jesteśmy ludźmi, którzy są wyzwoleni spod jarzma śmierci przez Jezusa Chrystusa, który zapłacił ostateczną cenę za nas. Ojcze, ja dziękuję tobie, że jesteśmy zdolni płacić cenę, ponieważ jest to drobiazg w skarbcu, który posiadamy. Ojcze, ja wywyższam ciebie. Ja dziękuję tobie, że ludzie z tego kościoła i z tej służby, Ojcze, oni dokonają potężnych rzeczy, ponieważ nie będą się bali, że diabeł im cokolwiek zrobi i zabierze, ponieważ są królami i nie będą bronili tego, co posiadają, bo to należy do nich na wieczność. Ojcze, ja uwielbiam ciebie. Wywyższam cię. Ojcze, dziękuję ci. Dziękuję ci, że namaszczenie, które jest tutaj na ludziach, ono niszczy dzieła diabelskie. Oni się nie boją płacić ceny. Amen.